Cześć! Startowy filmik z cyklu MacroSolid 2020. Omówię interfejs dodatku i zaprezentuję go przykładową konfigurację pokazującą możliwości automatyzacji pracy w SolidWorksie. Zapraszam! Po zainstalowaniu MacroSolid w oknie zadań SolidWorksa pojawi się zakładka. Główny interfejs dodatku, pasek poleceń MacroSolid oraz przyciski na kontekstowych paskach narzędziowych. Idea pracy z naszym dodatkiem jest taka, aby w pierwszej kolejności ustawić poszczególne makra do swoich wymagań, a następnie korzystać z ich funkcjonalności, uruchamiając z góry, klikając przyciski z zakładek Moje makra, płatne, darmowe lub z poziomu zakładki BOM. Zakładka BOM jest interfejsem, którego zadaniem jest wyświetlenie danych umożliwiających weryfikację projektu oraz zarządzanie funkcjonalnościami. Zakładka BOM umożliwia pobranie danych z aktywnego modelu, przefiltrowanie komponentów m.in. po typie i właściwościach, a następnie uruchomienie makra dla wszystkich komponentów w tabeli BOM lub dla wybranych po ich zaznaczeniu i wywołaniu z menu kontekstowego. W tabeli BOM pokażesz dane w zależności od planowanego zadania. To ty decydujesz, ile kolumn i co w danej kolumnie ma zostać wczytane. Możliwe jest wyświetlenie informacji wnioskowanych przez Makrosoli, oznaczonych gwiazdką, takich jak materiał, powierzchnia, liczba, ścieżka do pliku, rysunku, ścieżka do wygenerowanego pliku DXF. Jest tego naprawdę dużo. Możesz również pokazać wartości właściwości dokumentów. Opcja Bez gwiazdki. Interfejs w oknie zadań możesz skonfigurować i zapisać pod dowolną nazwą w jednym z 20 widoków. Dzięki możliwości pokazania i ukrycia zakładek oraz przycisków funkcyjnych, widoki możesz tak przygotować, aby docelowo były wykorzystane do konkretnych zadań automatyzacji pracy, jeden po drugim. Przygotuję przykładową konfigurację 10 widoków, które będą miały za zadanie Powiem tak ogólnie, pomóc szybciej wypuścić dokumentację konstrukcyjną do produkcji. Od sprawdzenia właściwości, malowanie, pogenerowanie PDF-ów, DXF-ów oraz specjalnych list materiałowych. Właściwie to już widzisz, jak definiuję pierwszy widok, który posłuży mi do weryfikacji, czy wszystkie obowiązujące właściwości zostały zdefiniowane. Pokazałem na razie tylko jeden przycisk nad tabelą BOM, który uruchamiać będzie macro Properties. Makro do definiowania właściwości dostosowanych i specyficznych dla konfiguracji. Muszę przygotować tabelę BOM, to jest włączyć kolumny z moimi właściwościami, dla mnie najistotniejszymi, które wykorzystuję na rysunkach 2D: Description, numer, materiał, masa. Włączę również gwiazdka, liczba oraz sztuki. Kolumna gwiazdka, liczba pokaże na bieżąco, ile danych komponentów znajduje się w złożeniu, a kolumna sztuki wyświetli wartości wbite do właściwości. W tym widoku nie będą dla mnie istotne części znormalizowane oraz typowo zakupowe, dlatego wyłączę je w filtrach. I na koniec zmienię nazwę dla tego widoku właściwości podobny sposób zaprojektuję widok do kontroli dokumentacji. Skopiuję widok właściwości, aktywuję nowy i wkleję zapamiętane ustawienia. Tutaj będę sprawdzał m.in. jednostki miar w dokumentach, jakość obrazu, format arkuszy rysunkowych, wykryję ewentualne problemy z modelami i rysunkami 2D. Sprawdzę również promienie gięcia i współczynniki K dla blach na nieprawidłowości będę mógł zareagować uruchamiając odpowiednie funkcjonalności MakroSolid. Aktywuję przyciski funkcyjne Makra Unit System, Jakość Obrazu, Sheet Format SM Properties. Więcej o możliwościach identyfikacji problemów omówię w oddzielnym filmiku. Definiuję trzeci widok, który nazwę Sortowanie drzewa. Na tym etapie, to jest po zdefiniowaniu właściwości oraz zweryfikowaniu dokumentacji, będę chciał uporządkować strukturę drzewa komponentów w złożeniu. W tym widoku pokażę tylko jeden przycisk na zakładce Moje makra, a pozostałe ukryję. Tutaj możesz pokazać tylko te makra, które uruchamiasz na aktywnym dokumencie, ale zakładka ta może posłużyć również jako panel konfiguracji. O co mi chodzi? Wrócę do poprzednich widoków i w zakładce Moje makra wyciągnę przyciski tych funkcjonalności, które będę używał na danym etapie. Tutaj mogę uruchamiać okienko i konfigurować makro, a z poziomu zakładki BOM wywoływać je. Widok czwarty malowanie. Interfejs przygotuję tak, aby mógł z tego poziomu definiować kolory. Kolorować modele z jednoczesnym zapisem do właściwości pliku, numeru i nazwy barwy z palety RAL. Ukrywam wszystkie przyciski funkcyjne poza jednym, makrem Colors. Pod zakładki również ukrywam, będę więcej widział w tabeli BOM. Wyciągnę kolumnę gwiazdka Color, która pokaże kolor zdefiniowany w modelach oraz kolumnę z właściwością kolor do której będę zapisywał informacje o ralach. Macrocolors omówię dokładniej w oddzielnym filmiku. Tutaj zaznaczę tylko, że możesz korzystać z tego makra właśnie tak jak teraz, z poziomu tabeli BOM lub kolorować bezpośrednio, zaznaczając komponenty z obszaru graficznego lub drzewa Feature Manager. Kolejny widok zaprojektuję tak, aby mógł z niego generować PDFy z rysunków 2D, DXFy z blach oraz stepy. Wyciągnę przyciski odpowiednich makr, a w tabeli BOM pokażę ścieżki do plików oraz daty ich utworzenia. Zasada pozostaje niezmienna. Uruchamiając funkcjonalności przyciskami nad tabelą, powodujesz działanie na całej tabeli, a wywołanie z menu kontekstowego tylko dla zaznaczonych. Również i w tym zakresie jest o czym opowiadać, także zapraszam do oglądania moich filmików na naszym kanale YouTube. Pięć ostatnich widoków będzie odpowiedzialne za generowanie list materiałowych z podziałem na typy komponentów: blachy, profile, elementy znormalizowane, toolbox oraz części producentów handlowe. Ostatni zbiorczy Bill of Materials będzie generowany z widoku, który nazwę po prostu BOM. Nie omówiłem jeszcze możliwości filtrowania, oznaczania, sortowania tabeli BOM. Te i inne ciekawe tematy w kolejnych moich filmikach. Zapraszam. Pozdrawiam, Michał Karpiuk, ADK Solid.